Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Od 16 wersetu. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu powiedział: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę Cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi powiedział: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny powiedział: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i kulawych. I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy powiedział Pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli. I niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z tych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Ten fragment jest opisem jednej z 3 opisanych w Nowym Testamencie wieczerzy. Drugą jest wieczerza, którą co tydzień, pierwszy dzień tygodnia, jako zgromadzenie mamy przywilej sprawować i będziemy to robić aż do czasu, gdy Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Także jest opisana uczta w 19 rozdziale. Uczta w 19 rozdziale objawienia, także radosna. Jest też jedna uczta, która jest mniej przyjemna, ale jeśli chodzi o te radosne, to są te 3. I co tutaj widzimy? Widzimy, że jest to odpowiedź Pana Jezusa na takie zawołanie: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. I wtedy Pan Jezus na to rzekł, na to powiedział. I pokazał taki przykład, który tutaj jest przedstawiony w postaci Boga Ojca, wyrażonego przez tego człowieka, który przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Bóg w swoim miłosierdziu chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I ten obraz wieczerzy pokazuje właśnie taką sytuację, że chce, aby każdy człowiek, który potrzebuje bliskości z Bogiem, tą bliskość miał zapewnioną. I ten pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę. Rozmiar wielką pokazuje, że z założenia nie brakowało tam miejsca. Zmieściłby się każdy, który chciałby przyjść. Nie jest to tak, że Ewangelia jest jakoś ograniczona. Pan Jezus Chrystus umarł doskonałą śmiercią doskonałego, czystego baranka Bożego i potencjalnie ta ofiara wystarcza na to, żeby każdy, kto uwierzy, miał przebaczone grzechy. I faktycznie każdy, kto uwierzy, będzie miał przebaczone grzechy. Niestety, będzie też taka grupa osób, którzy nie uwierzą i takim ludziom byłoby lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. Oni nie skosztują tej wieczerzy. Oni nie będą przyjęci do domu Bożego. I on mu rzekł. I to jest właśnie to, że Bóg nie trzymał tego w tajemnicy. Bóg przecież mógł przygotować w tajemnicy taką wielką wieczerzę i każdy człowiek mógł na nią trafić na podstawie tego, co Bóg wie, że jest w sercu człowieka. Czyli ten, który ma złe myśli, trafiłby poza tą wieczerzę, a ten, który ma szczere myśli, trafiłby na wieczerzę. Ale nie, Bóg to wypowiedział. Bóg przekazał to. Najpierw możemy powiedzieć, człowiek, gdy otwiera oczy rano, to widzi wspaniałe Boże stworzenie. Ono jest głosem Bożym dla duszy człowieka. Jeśli to wszystko zostało stworzone i istnieje, to znaczy, że istnieje ten, kto to wszystko skomponował, wymyślił i ustanowił te wszystkie regulacje, prawa, które my jako ludzie na przykład opisujemy jako prawa fizyczne, chemiczne, biologiczne. To wszystko wskazuje na Stwórcę, który jest świadomy tego, co zrobił. Zrobił to doskonale. I zrobił to, aby można było na tym świecie człowiekowi mieszkać, radować się Bożym stworzeniem. Również przez całe wieki, zaczynając od Seta, a wcześniej przez także bezpośrednią wypowiedź do Adama, a także później przez wszystkich po kolei, przez Henocha i innych proroków, przemawiał różnymi sposobami przez wieki do człowieka. I dał się słyszeć ten głos. Nie był on ukryty i mamy to w wielu miejscach Słowa Bożego spisane jako wypowiedzi różnych mężów bożych i niewiast bożych na przestrzeni właśnie wielu lat. I te słowa są właśnie również tym głosem Bożym. Słowo Boże to jest bezpośrednia wypowiedź Boża, którą mamy tak traktować. Jeśli chcesz usłyszeć głos Boży, to czytaj Biblię. Tam masz głos Boży. I to jest właśnie fakt, że jeśli potrzebujemy wiedzieć coś, co Bóg uważa, to jest to już nam spisane, objawione w Biblii. U końców wieków, jak mówi list do Hebrajczyków, przemówił Bóg także przez swojego Syna, w swoim Synu. I to jest, można powiedzieć, najgłośniej wypowiedziana Boża wypowiedź. Nawet Pan Jezus jest nazwany Słowem na początku Ewangelii Jana, bo Pan Jezus jest właśnie Bożą wiadomością dla człowieka w pewnym sensie. I dalej widzimy, że zaprosił wielu. Pierw to zaproszenie było skierowane do wielu. Mimo, że wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jak czytamy o tym, jakie zaproszenie dostał Izrael, bo możemy to odnieść między innymi do ziemskiego ludu Bożego Izraela, to on miał także zlecenie, żeby był światłością dla pogan. Czyli słuchając Boga, korzystając z Jego zaproszenia, mieli żyć w taki sposób, aby wszyscy poganie przez świadectwo tego narodu poznali drogi Boże i się temu podporządkowali. Jak wiemy, takie zlecenie zostało niestety przez Izrael zlekceważone i niewykonane. I tak tutaj też w tym widzimy, że posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Ale Izrael to zlekceważył i nie dał temu posłuchu. Może Izrael jest takim przykładem odległym. Przecież my mamy tego typu sytuacje w każdym z naszych domów, gdzie rodzice są wierzący, albo choć jeden z rodziców, i są tam dzieci. Te dzieci rodzą się jako naturalne. One nie są pojednane z Bogiem na podstawie tego, że się urodziły z rodziców wierzących. Bóg nie ma wnuków. Każdy osobiście musi się pojednać z Bogiem, znajdując do Niego osobistą, indywidualną drogę, którą jest sam Pan Jezus Chrystus. Musi sam przez tą drogę indywidualnie wejść. Nie może być po tej drodze przeniesiony przez rodzica. Ale te dzieci od małego słyszą zaproszenie Boże. I niestety też zachowują się w wielu przypadkach jak Izrael. Czyli, że słyszą głos Boży, puszczają jednym uchem, wypuszczają drugim. W sercu nie zostaje nic. Wiadomości mają, wiedzę mają, uświęcający wpływ chrześcijańskiej rodziny mają, ale nie mają osobistego poznania Bożego. Dla nich jest to tylko ludzki przepis. Trochę tu, trochę tam. Opowiadanie rodziców. I niestety wielu żyje w ciemności, bo ma mocno zamknięte oczy. Mimo że żyją w miejscu, gdzie tego światła jest wyjątkowo dużo. I to jest także dla nas jako Polaków, którzy mieszkamy w kraju, gdzie wiedzę o Chrystusie nawet przekazują nam w publicznej szkole. Jest ewangelizacja, można by powiedzieć, taka powierzchowna, dostępna na wyciągnięcie ręki. Biblia jest obowiązkowym podręcznikiem w szkole ponadpodstawowej. W niewielu krajach jest tak. W większości krajów w szkole Biblia jest zabroniona. W Polsce uczeń może czytać Biblię na korytarzu szkolnym i powiedzieć, że się przygotowuje do zajęć. I powie prawdę, bo jest to obowiązkowy podręcznik. I w takim kraju wielu nie chce tej Biblii przejrzeć. Wielu nie chce z tej treści skorzystać. W Stanach Zjednoczonych czytanie Biblii jest zabronione w szkołach publicznych. Niby taki wielki chrześcijański kraj. Ale już laicyzacja poszła tak głęboko. We Francji zabronione. Wiele krajów, które by się nam wydawało takie nowoczesne, mądre kraje, a prawo na temat Biblii bardziej surowe niż w krajach muzułmańskich, mahometańskich. Bo nawet w mahometańskich krajach chrześcijanin może sobie w wielu miejscach tą Biblię dalej otworzyć. A w niby formalnie chrześcijańskich jest to już zabronione. Więc mamy tu dużą wolność dostępu do Słowa Bożego i niestety poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. To słowo jest straszne. Co znaczy słowo wszyscy? Czemu nie jest powiedziane większość? Albo połowa z nich? Albo niektórzy z nich? Jak Słowo Boże mocno nas osądza? Wszyscy, jeden po drugim wymawiamy się, jeśli mamy coś do zrobienia dla Boga. Bóg nam coś mówi, a my zamiast tak jest, Panie, Twój sługa słucha i wykonać, to zaraz każdy z nas, wszyscy jeden po drugim się wymawiamy. To jest właśnie ta nasza ludzka natura opisana w Rzymian 7 rozdział. Że mam upodobanie w zakonie pańskim, ale wykonania tego, co dobre, brak. Każdy z nas w swoim sercu ma nasienia każdego grzechu. I to, że ten grzech nie wykiełkował jeszcze na tyle, żeby stać się jawnym, jest to tylko i wyłącznie łaska Boża, a nie nasza ludzka zasługa. Nasze ludzkie zabiegi są niestety nie wspierające zaduszenia tych nasion grzechu. Bo dopóki jesteśmy w ciele, jesteśmy poddani tym pożądliwościom. I jeden po drugim zaczął się wymawiać. I co oni tu używają? Zobaczmy, jakie wspaniałe rzeczy oni tu używają. Przecież to są rzeczy, można by powiedzieć, z punktu widzenia takiego praktycznego, bardzo dobre. Właśnie taki jest grzesznik, że potrafi dobre zbić dobrym. To jest takie szlachetne. Jedno dobre zastępuje drugim dobrym. I to jest najbardziej przebiegłe. Czyli nie chcę iść na wieczerzę, bo muszę iść ukraść sąsiadowi trochę jabłek. Albo nie chcę iść na wieczerzę, bo na przykład inny rodzaj grzechu chcę wykonać. Nie, tu nie ma takich wymówek. Tu są same dobre wymówki. Pierwsza z tych wymówek: kupiłem pole. Czyli zainwestowałem, nie skonsumowałem. Jestem dobry, jestem inwestor. Szlachetne postępowanie. Przeciwstawiam Bożemu wezwaniu. Kupiłem pole. Bardzo dobra rzecz. Kup pole, uprawiaj, generuj dochody, bogać się i niech Twoje bogactwo służy innym. Bardzo dobra rzecz. I kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. Czyli, Boże, no przecież robię to, co kazałeś. Czyńcie ziemię sobie poddaną. No to czynię, prawda? Czyli jedno Boże polecenie przeciwstawiam drugiemu Bożemu poleceniu. Ale jestem sprytny. Ale to jest grzech. Właśnie o to chodzi, że natura grzechu im bardziej jest przebiegła, tym bardziej szlachetnych powodów szuka, żeby powiedzieć Bogu nie. I jest to bardzo, bardzo groźne. Im bardziej człowiek zanurzony w religijnej obłudzie, tym bardziej szlachetnych pobudek używa, żeby powiedzieć Bogu: nie chcę Cię słuchać. I bardzo szlachetna rzecz. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę, miej mnie za wytłumaczonego. Max Billeter był rolnikiem. I on mówił, że jego ojciec z jednym wołem pracował i on pamiętał, że to jest bardzo skomplikowana rzecz. I że jeśli jest to aż 5 par wołów, to musiał być niesamowity fachowiec w swoim fachu, żeby taką rzecz móc zrobić. A on je chce wypróbować i zna się na tym. I dlatego porównał tego człowieka, który kupił 5 par wołów, do zaawansowanego znawcy, czy to informatyki, czy jakichś bardzo zaawansowanych umiejętności inżynierskich. Generalnie nie jest to głupi facet, który potrafi orać 5 parami wołów. Jest to ktoś, kto przykłada się do pracy. Ktoś, kto tą wspaniałą rzecz, jaką jest praca, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, potrafi wykonać na najwyższym stopniu zaawansowania. Czyż przecież jako chrześcijanie nie mamy obowiązku pracować w sposób inteligentny i przynoszący korzyści bliźnim? Znowu bardzo, bardzo dobra rzecz, użyta przez grzesznika po to, żeby powiedzieć Bogu: nie chcę Cię słuchać. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. I żonę pojąłem. Przecież na samym początku Bóg powiedział: nie jest dobrze, żeby Adam był sam, żeby człowiek był sam, i przygotuje mu odpowiednią pomoc. I najpierw była próba związana ze zwierzętami, ale nie znalazła się odpowiednia pomoc i trzeba było z samego człowieka wyjąć część tego człowieka i od tej pory człowiek zaczął występować jako mężczyzna i kobieta. Wcześniej był sam, a od tej pory stał się dopiero pełnią, gdy był on i ona. Lepiej dwóm niż jednemu, mówi Słowo Boże, gdyż jeżeli jeden zmarznie, drugi go ogrzeje. Potrójny sznur nie tak szybko się zerwie, gdzie jednym z tych składników sznura jest Bóg, drugim i trzecim małżonkowie. I to jest rzecz znowu dobra. Dobra rzecz użyta, żeby powiedzieć: Boże, nie jestem zainteresowany tym Twoim zaproszeniem. To jest właśnie tragedia, że my potrafimy dobrych rzeczy używać, żeby powiedzieć Bogu nie. I tu jest odnośnik do 1 Koryntian 7:33 i tam jest kilka wersetów, które warto sobie wziąć pod uwagę jako poboczny element do tej wypowiedzi. Werset 7:32. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie, i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali w Panu ustawicznie. Chciałbym użyć tego odniesienia, bo mamy trochę młodych ludzi na sali. Niektórzy są przed wstąpieniem w związek małżeński i te słowa są bardzo ciekawe, dlatego że one w połączeniu z tą wypowiedzią Pana Jezusa z 14 rozdziału Łukasza pokazują jeden z ważnych elementów, który powinniśmy zawsze wziąć pod uwagę, gdy zastanawiamy się, czy nie zmienić swojego stanu cywilnego. I gdy był brat Bremiker i mówił kazanie w Mikołowie na temat chrześcijańskiego domu, to zaczął od takiej wypowiedzi, zaraz po przywitaniu, że czy chrześcijanin, chrześcijanka, która jest singlem, może być szczęśliwa. I powiedział, tak, oczywiście może być szczęśliwa, nie wstępując w związek małżeński. I od tego zaczął wykład o związku małżeńskim. Więc tutaj Paweł dokładnie tą myśl zaznacza. Nie aby pęta na was zakładać. I tu jest przedstawione to jako licencja na grzech. Małżeństwo. Bo przecież czyż podobanie się światu to nie jest grzeszne? Jest, ale małżonek, gdy ze względu na małżonka troszczy się o sprawy tego świata, nie ponosi winy. Tak samo jak kapłan, gdy w sabat składał ofiarę, nie ponosił winy za naruszanie sabatu. Jest to sytuacja, w której naprawdę będziesz się troszczył o sprawy tego świata, gdy wstąpisz w związek małżeński. I jest to wyraźnie powiedziane, 34 werset, że mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. I jest powiedziane o małżonku, że kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to jakby się Panu podobać, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać żonie. Oczywiście to nie jest bezgraniczne. Gdy mąż albo żona mają roszczenia, które naruszają prawa pańskie, na przykład dotyczące tego, co wyraźnie Słowo Boże mówi, to nie mamy słuchać męża, nie mamy słuchać żony, mamy słuchać Pana. Natomiast we wszystkich takich sferach, gdzie jest to w zakresie wolności chrześcijańskiej, to nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. I nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Jest to stan pozbawiony takiej modnej dzisiaj swobody. Bo dzisiaj świat przedstawia raczej patchworkowe, patologiczne wyobrażenie, że to dwóch niezależnych ludzi się ze sobą łączy, każdy ma swoje własne pomysły na życie i sobie robią tak długo razem, jak sprawia im przyjemność bycie razem, jak ta przyjemność przygasa. No, myślę, że niedługo będzie już udogodnienie, że będzie można w aplikacji w telefonie wziąć rozwód jednym kliknięciem. Na razie jeszcze jest trochę więcej zachodu. Więc to jest niewłaściwe podejście. Bo co to jest grzech, dowiadujemy się z Biblii. Jeżeli ktoś definiuje grzech używając terminów niebiblijnych, to jest to naruszenie praw autorskich, nawet według świata. Nie wolno przerabiać czyjegoś utworu i to Bóg zdefiniował, czym jest grzech i jest to zdefiniowane w Biblii. Jak odkupić grzech? Jak uwolnić się od grzechu? Metoda jest opisana w Biblii. Podobnie to Bóg wymyślił małżeństwo i to w Biblii jest napisane, czym małżeństwo jest. Jeśli coś jest inaczej opisywane niż opisuje to Biblia, jest to złamanie nawet prawa świeckiego, za to jest wyrok do 3 lat więzienia. Nie wolno czyjegoś prawa autorskiego naruszać. Więc nawet światowe metody patrzenia na to pokazują, że jest to niewłaściwe, gdy ktoś sobie mówi, że znalazł sobie swoją własną drogę do Boga. Nie, on mógł sobie znaleźć swoją własną drogę do kogoś innego niż do Boga, bo droga do Boga jest opisana w Biblii. Jeżeli on chce, to niech se użyje coś innego. Do potwora spaghetti może znalazł drogę. Albo do kogoś innego, ale nie do Boga, bo do Boga drogą jest Jezus i tylko Jezus. Nie może znaleźć drogi do Boga innej niż Jezus. I właśnie musimy też nie dać się temu światu oszukać, bo oni lubią definiować dobro dzisiaj. A dobrem jest to lub tamto. Nie, dobro jest zdefiniowane w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś inaczej definiuje dobro niż Biblia to definiuje, to to nie jest dobro, tylko to jest zupełnie coś innego. I nie należy tego traktować jako właściwe przedstawienie sprawy. I teraz widzimy, że jeżeli patrzymy na sytuację taką, czy mam wstąpić w związek małżeński? I to dotyczy też każdego, kto dzisiaj ma małżonka, ale przecież sytuacje takie jak choroby powodują, że małżonka któregoś dnia może nie być. Albo też może się okazać, że inne powody spowodują, że małżonka może nie być. Wypadki się zdarzają. To też nawet ci, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, powinniśmy to zawsze mieć na uwadze, że wzięcie pod uwagę ewentualnej zmiany stanu cywilnego z pojedynczego na połączony z drugim człowiekiem, przed ślubem wszystkie wątpliwości należy traktować jako silne, wykluczające argumenty. Czyli to, co przed powiedzeniem tak w Urzędzie Stanu Cywilnego czy w innej uprawnionej instytucji jest wątpliwością, zawsze należy to traktować jako wystarczający argument przeciwko zawarciu takiego małżeństwa. A po ślubie wszystkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść małżeństwa. Czyli to jest taka czerwona granica, linia, przed którą może każdy się rozejść do domu i co najwyżej będzie trochę wstydu, że pozawracali sobie ludzie głowę, ale wątpliwości należy bezwzględnie rozstrzygać na nie. To nie jest to. Musi być wszystko tak, w pełnej zgodności i harmonii, przed ślubem. Po ślubie widzimy ze Słowa Bożego, że najlepiej zawarty związek małżeński nawet ma kłopoty. I tam wszystkie wątpliwości zawsze się rozstrzyga bez możliwości rozerwania tego związku. Bez możliwości rezygnacji jeden z drugiego. Te sprawy się zawsze już po ślubie niesie razem. Jako wspólne właśnie brzemię. Jako wspólne jarzmo. I co tutaj dalej widzimy? Widzimy, że ta dobra rzecz, jaką jest zawarcie małżeństwa, żonę pojąłem, jest też użyta przeciwko Bogu, żeby powiedzieć Bogu, nie chcę Cię Boże słuchać. Mam inne sprawy na głowie. 21 werset. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. To jest bardzo ciekawe słowo. My lubimy Boga sobie wyobrażać jako takiego, który jest Bogiem miłości, który się nie gniewa. Pan Jezus w każdej przypowieści, gdzie jest przedstawiany charakter Boży i jest konieczność przedstawienia Boga jako niezadowolonego z grzechu, przedstawia Go mniej lub bardziej w sposób realistyczny, a tym realizmem jest między innymi to, że Bóg potrafi się gniewać i gniewa się na grzech i na grzesznika. Kiedyś ktoś powiedział taką niepoważną rzecz, że Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika. Psalm mówi wyraźnie, że w nienawiścią Bóg nienawidzi grzeszników. Więc Jeżeli ktoś trwa w swoich grzechach, to nie jest tak, że jest otoczony miłością. To Bóg zgodnie z zasadą miłosierdzie poprzedza sąd dał swojego Syna, aby każdy ten znienawidzony, obciążony grzechem Bożym człowiek mógł skorzystać z tego, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Miłosierdzie poprzedza sąd, ale dlatego, że ten sąd jest, to jeśli ktoś z tego miłosierdzia nie skorzysta, byłoby mu lepiej, gdyby się nigdy nie urodził taki człowiek. I widzimy, gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko. Prędko. Widać tutaj takie zaangażowanie. Naprawdę Bogu zależy na tym, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To nie jest coś, z czym on zwleka. Wiesz co, zastanowimy się po tygodniu, co z tym zrobimy. Muszę jeszcze chwilę posiedzieć, pomyśleć. Nie. Tu jest powiedziane: wyjdź prędko. Natychmiast to zostało powiedziane. Zaraz po tym rozgniewaniu jest serce Boże, które chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I kto wie, może jak ci, których teraz zaproszę, będą już naszymi domownikami, to może oni rozsieją takie światło, że może na niektórych z tych, co mnie odrzucili, na których się teraz gniewam, może niektórzy z nich się nawrócą. Ale niestety myśl Boża jest taka, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. 24 werset. Więc tutaj widać, że Bóg szuka różnych dróg i sposobów, tak jak jest powiedziane w wielu miejscach Słowa Bożego. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg mówi do każdego człowieka 2 razy lub 3 razy, lecz na to się nie zważa. I to jest też powtórzone, że Bóg mówi do człowieka raz lub 2. Na sądzie Bożym nie będzie nikogo, kto by nie miał pełnej świadomości tego, że słyszał głos Boży i go odrzucił. To nie jest tak, że tam będą jacyś nieświadomi ludzie. To jest niemożliwe. Bóg każdemu swoją Bożą wiadomość o ratunku przekazuje. I wyjdź prędko. Wyjdź prędko. A gdzie ma wyjść? Na placę. Na placę. Rozdajemy traktaty na placach? Na różnych miejscach otwartych? Czy też ulice miasta? Idziemy ulicą. Ma każdy z nas ten dobry zwyczaj mieć w kieszeni parę ulotek. Na jedno wyjście dać choć jeden traktat. Ile razy wychodzimy w różne miejsca publiczne? To nie musi być tak, że to dezorganizuje twoje wyjście na miasto. To może być jeden raz jedziesz pociągiem, daj jeden traktat jednej osobie na początek. Ostrzegam, to jest jak nauk. Jak tak zaczniesz robić, potem będziesz dawać 2. Potem 6. A potem bez paczki 50 traktatów się z domu nie ruszysz. Wyjdź prędko na place i ulice miasta. Po co? Sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I to widzieliśmy, jak Pan Jezus służył właśnie na ziemi. To wszyscy ci chorzy, ubodzy, ułomni, chromi byli uzdrawiani i sprowadzani. Wiara twoja uzdrowiła cię. Wiele razy Pan Jezus to powtarzał każdemu, który skorzystał z tej łaski i jego serce otworzyło się na Zbawiciela. To jest widoczne przez całą ziemską służbę Pana Jezusa. 3 lata przed ukrzyżowaniem ta służba była wykonywana regularnie. Niektórzy mówią 3,5 roku. I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś. No i można by powiedzieć fajnie, ale nie. Tu jest jeszcze lepiej. I jeszcze jest miejsce. Czyli jest miejsce żeby każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, zmieścił się. To nie jest tak, że ktoś uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi i zobaczy kartkę, tak jak teraz jest na lokalach, 50 osób, nie więcej. Niestety. Załapałbyś się, ale niestety. No jeśli już porównać do obecnej sytuacji, to jest to właśnie przykra rzecz, która może posłużyć nam jako ilustrację, że zastanawiałem się, czy możemy teraz zorganizować ewangelizację w tych miejscach jak zwykle. Ale tak zacząłem sobie myśleć, że trzeba po prostu przedzwonić. Może już ta rzecz jest otwarta i może już nie będą się wygłupiać z tymi limitami, bo przy limitach trudno sobie wyobrazić, bo tam nagle się okaże, że poza mówcą nawet nie może wejść 2–3 ludzi z miasta, jeśli by ich przestrzegać. Więc trzeba by było, a na światowym terenie raczej świat chce tego pilnować. I jest jeszcze miejsce. U Pana nie będzie takiej kartki. Limit wyczerpany. No fajnie, że uwierzyłeś, ale już miejsca nie ma. Nie będzie takiego czegoś. Jest wyraźnie powiedziane, że nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana. Pan Jezus mówi to w 6 bodajże rozdziale. Nikogo, kto do mnie przychodzi, precz nie wyrzucę. Ty nie będziesz pierwszy, jeśli skorzystasz z tego. Wtedy rzekł Pan do sługi: wyjdź na drogi, czyli tam, gdzie już byli. Znowu na drogi. Ale dodatkowa rzecz. I między opłotki. Opłotki. Nie wiem do końca, co to jest. Wydaje mi się, że to jest po prostu takie chodzenie od drzwi do drzwi między tymi gospodarstwami. Może ktoś mnie poprawi, jeżeli będzie taka faktycznie rozbieżność duża z tym, co ja myślę, że to jest. Raczej to chodzi o tych, którzy leżą pod płotami. Czyli tutaj bardziej chodzi o takich porzuconych ludzi, tak? Czyli takich nie mieszkających w domach, tak? No też taka myśl pokazuje, że ta dostępność Ewangelii jest szeroka. Szeroka. Czyli nie tylko tych, którzy mają ustabilizowaną sytuację życiową, ale również takich, którzy taką sytuację mają bardziej rozchwianą. Ale jeszcze jedno słowo tutaj pada. My nie lubimy tego słowa, ale ono tu jest. Przymuszaj. Prawda? To jest takie nieeleganckie słowo. Można zaproponować. Ktoś nie chce. Okej. Nie, tu jest przymuszaj. Nie wiem, na ile przymuszania tutaj ma być, ale jeśli nie ma żadnego, to jest łamane to słowo. Czyli presja na to, żeby ktoś skorzystał z Ewangelii, może być. Oczywiście nasza natura się burzy. No jak przymuszaj? No przecież wolność religijna i co będziemy wiązać ludzi i nie wyjdziesz stąd, dopóki nie uwierzysz? Nie, na pewno nie o takie przymuszanie chodzi. Natomiast chodzi o pewnego rodzaju zbicie argumentów. Czy jeżeli ktoś mówi, że nie chce tego słuchać, bo ma swoją religię ojców, to należy przynajmniej podjąć trud, żeby mu zadać pytania, które tą religię ojców zweryfikują, czy to jest właściwe miejsce, gdzie on się znajduje, przymusić go argumentacją, żeby się zastanowił, czy też różnymi sytuacjami postawić go w miejscu. Słyszałem, że niektórzy wierzący na przykład jak nie mogą zachęcić swojego jakiegoś przyjaciela, znajomego gdzieś, żeby się pojawił na ewangelizacji, to wykorzystują sytuacyjnie, że ten niewierzący ich na przykład podwiezie i już jest. to niech już wejdzie na ewangelizację. Potem taki bardziej uparty jednak czeka pod drzwiami i marznie w aucie. Ale niektórzy weszli, a niektórzy z tych, co weszli, uwierzyli. Więc są różne metody przymuszania. Natomiast oczywiście nie chodzi o stawianie stosów dla heretyków, jak to niestety chrześcijaństwo w swojej historii ma, że tego typu myśl, głównie promowana przez Augustyna z Hipony, była taka, że trzeba było przymuszać bardziej brutalnie. Potem też kalwiniści niestety podjęli też tą filozofię i było to nadużycie. To nie o takie przymuszanie na pewno tutaj chodzi. Przymuszaj, by weszli. Więc rób wiele, żeby weszli. Nawet stosując metody pewnego tutaj nacisku na te osoby. I niech będzie zapełniony dom mój. To jest Boże życzenie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Aby był zapełniony dom mój. I to jest życzenie Boże. I teraz Pan Jezus kończy tą wypowiedź, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Jakże to jest ostrzegające. Nie wiem, czy zauważyliście, że w Biblii te osoby, które znamy jako nawrócone, to nie ma ani jednego przypadku kogoś, kto miał Ewangelię głoszoną więcej niż raz. Albo uwierzył za pierwszym razem, gdy ją słyszał, albo spowija go ciemność braku informacji, czy się kiedykolwiek nawrócił. Myślę, że to nie jest przypadkowe, że to mam wiele do powiedzenia, bo faktycznie Bóg jest królem i z króla nie można sobie żartować, że sobie król kogoś wzywa na audiencję, a ten nie przyjdzie. Drugi raz już nie będzie wezwania w przypadku ziemskich królów. I tak samo tutaj ten gospodarz jest przedstawiony w takim świetle, że on już zaprosił. Ci, co się wymówili dobrymi rzeczami, wymówili się bardzo dobrą rzeczą, bo kupiłem pole, kupiłem 5 par wołów, mam żonę. Bardzo dobre rzeczy. A tu jest żaden z owych zaproszonych nie skosztuje mojej wieczerzy. Nie wiem, na ile można to przenieść również na to, gdy Pan powołuje nas jako chrześcijan do służby. Czy jest tak, że gdy Bóg powołuje nas do służby, a my odpowiemy nie, to czy raz na zawsze bezpowrotnie tracimy możliwość podjęcia tej służby? Czy raczej Bóg powtórzy to wołanie chwilę później? Choćby Marek, który dobrze tam wrócił. No ale nie wiemy, czy do tego samego. Też chciałem Marka właśnie przytoczyć. Czy Demas, który opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Niektórzy się dopatrują po datowaniu, że później z pozdrowieniami Demasa widać, że Demas jednak wrócił również. Ale czy to jest to samo? Bardziej mi chodzi o to, że ktoś dostaje zlecenie rób A i B, on odmówi. Czy Pan powtórzy rób A i B? O, jest przykład. Czyli Jonasza mamy. Jonasz nie jest co prawda chrześcijańskim przypadkiem, ale jest sługą Bożym i może nam posłużyć jako tego typu rzecz. Więc już pokazuje to nam, że my, którzy jesteśmy odkupieni, jesteśmy traktowani na dużo, dużo bardziej takiej swobodnej i łagodnej zasadzie przez Boga. Syn nigdy nie przestaje być synem. Syn nigdy nie przestaje być synem. I jeżeli wierzący nawet stoi i upada, to pański jest, bo tak mówi między innymi Paweł Apostoł. Czy stoimy, czy Padamy, pańscy jesteśmy. Czy stoję, czy leżę, do Pana należę. Natomiast dla tych, którzy nie są Jego dziećmi, którzy tutaj są głównym takim elementem, to odrzucenie Bożego wezwania jest bardzo poważną sprawą i niestety, jeśli popatrzymy w Starym Testamencie, tam padają nawet słowa: nie troszcz się o ich powodzenie na wieki. To były skierowane słowa do wierzącego, który się zamartwiał o właśnie tych bezbożnych, którzy byli z jego rodziny cielesnej. Ale nie troszcz się o ich powodzenie na wieki. To jest przecież rzecz uwalniająca, bo faktycznie, gdy ktoś z członków rodziny nie chce słuchać głosu Bożego, to nasze serce naturalne krwawi. Apostoł Paweł powiedział, że on sam byłby gotów być odłączony od Chrystusa, gdyby było to możliwe, za braci jego krewnych według ciała, żeby oni byli zbawieni. Jest to strasznie absorbujące, gdy ktoś z bliskich nie chce pójść za Panem. Ale też są takie słowa: nie troszcz się o ich powodzenie na wieki. Albo oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała w stosunku do tego, którego jeszcze chwilę wcześniej Koryntianie nazywali bratem. Więc jest to rzecz poważna. I tutaj mamy prostą lekcję. Bóg ma miejsce dla każdego, kto chce przyjąć Jego Syna, kto uwierzy Jezusowi, ma zagwarantowane miejsce w niebie, dostępuje usynowienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, staje się Synem Bożym, jest zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, tylko na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I tym możemy się radować każdego dnia, a podejmować decyzje, czy mamy angażować się w pewne rzeczy, powinniśmy zawsze pod kątem tego, czy Panu się to podoba. Na kolanach z Panem ustalić. Gdy już z Panem to ustalisz i wiesz, że to jest wola Boża dla Ciebie, to masz pewność, że to nie jest wymówka dobrej rzeczy przeciwko Panu, żeby Panu powiedzieć: nie, nie chcę Cię słuchać, ale że właśnie to robisz po to, żeby Panu się podobać. Kup 5 par wołów, aby pracować dla Pana. Weź żonę, pojmij, aby budować na ziemi szczęśliwą chrześcijańską rodzinę, aby się Panu podobać. Weź męża, droga siostro, weź żonę, miły bracie, i buduj Królestwo Boże najpierw w Twoim domu, a potem niech to służy jako zalążek w Twojej okolicy, aby wszyscy wiedzieli, słyszeli głos Boży w Twojej okolicy. I też jak kupujesz pole, to kup je dla Pana w jedności z Bogiem, żeby to było Twoje tak dla Boga, a nie nie. Rozkoszuję się w zakonie Pana, Jego prawo rozważa nocą i dniem. To rozkoszuje się w zakonie Pana, Jego prawo rozważa nocą i dniem. Nocą i dniem, 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 nocą i dniem. Lecz nie tak jest z bezbożnymi, lecz są jak plewa, którą roznosi wiatr. Lecz nie tak jest z bezbożnymi, lecz są jak plewa, którą roznosi wiatr. Roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr, roznosi wiatr. Gdyż Pan zna drogę sprawiedliwego, lecz droga bezbożnych na pewno zginie. Gdyż Pan zna drogę sprawiedliwego, lecz droga bezbożnych na pewno zginie. Na pewno zginie, 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 na pewno zginie. Lecz Pan będzie się śmiał z jego nieszczęść, lecz Pan będzie się śmiał z jego nieszczęść, lecz Pan będzie się śmiał z jego nieszczęść, lecz Pan będzie się śmiał z jego nieszczęść. Będzie się śmiał, będzie się śmiał, będzie się śmiał, będzie się śmiał. Wszystko mogę zrobić w Chrystusie, wszystko mogę zrobić w Chrystusie, wszystko mogę zrobić w Chrystusie, wszystko mogę zrobić w Chrystusie. Wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę. Kto rozkoszuje się w zakonie Pana, jego prawo rozważa nocą i dniem. Kto rozkoszuje się w zakonie Pana, jego prawo rozważa nocą i dniem. Nocą i dniem, nocą i dniem, nocą i dniem, nocą i dniem, nocą i dniem.